Cześć, z tej strony Sonic Variant i zapraszam Was na następny odcinek. Zagrajmy w GTA San Andreas, 92 bodajże odcinek, czy 93 prawdopodobnie. Patrzcie, jak niedawno nie było, słuchajcie, to jest nieprawdopodobne. 17 grudnia 2014 roku ostatnio nagrywałem dla Was odcinek, który był bardzo dosyć ciekawy. Chyba z tego, co pamiętam, to my żeśmy się obijali trochę po mapie, żeby... Tu kurwa. No dobra, wracamy. Wracamy do naszego... wariowania i... potrzebuję albo samolotu. Motorka, ale po co? Jetpack jest w drodze, to można użyć. Lecimy do Los Santos. Tylko teraz gdzie? Przy chacie Mad Doga będziemy tam? Jesteśmy pewni? Na pewno? Nie mylę się? Tak, nie mylę się. Okej, no to musimy sobie tam zajechać. A w ogóle wiecie co? Wolę Harleyem jakoś pojechać. Freewayem tak będzie lepiej. Wolę już Harleyem zasuwać, bo tak zajebiście się jeździ ogólnie. No dobra. Co tam ogólnie u mnie? No słuchajcie, pierwszy odcinek na nowy rok. Trochę późno, bo chciałem już nagrywać gdzieś tak w okolicach 4 stycznia, ale się nie udało. Były z deka inne plany. No ale jest odcinek, najważniejsze. Pogryłem sobie ostatnio mocno w Watch Dogs, mam już 70% gry. Skończyłem fabułę i teraz robię grę na 100%. Zbieram wszystkie znajdźki, robię wszystkie zlecenia konwojów, zlecenia maherów. Kody QR robię jeszcze, naruszenia prywatności i tak dalej. Wszystko robię na 100%, żeby mieć grę wymasterowaną. Żeby mieć osiągnięcia, że tak powiem. Bo one też się liczą. Tu będziemy się bawić kiedy indziej, na razie nie ma czasu. Na razie to zajmiemy się fabułką. Ale lagi, ja pierdziu. Masakra. U mnie dobrze, trzymam się. Dzisiaj spiszę sobie materiały do jutrzejszej konsologii, mam nadzieję, że wstawię i jakoś zaczniemy temat TurboGrafixa. Kurde, 13 klatek mam! Masakra! Ja pierdzie. No, polepszyło się trochę, dobra. Tak, mamy rejestrację. Ale ładnie błyszczą moje światła. I mój metal na motorze. Ale jestem zajebisty. Pięknie to świeci. Aż zabłysnąłem. Ćwoki! Kurde ty ćwoku! O, dobrze, podwózka. O, ale fajnie. No teraz to ja mogę sobie pojechać. No dobra. Możemy się bawić. Jestem pasażerem na gapę. Dziękuję za podwózkę, ale musi mi pan dać 500 zł. Tak? 500 zł bardzo ważna kasiora. Ale ta ciężarówka była agresywna. Chciała się wpierdzielić na prawy pas. Nu. Zaraz pokażę lewy paluszek. Środkowy paluszek. Nieładnie tak w ogóle robić. Naprawdę. Gardzę państwu też. Tak. Jestem oświetlony CJ. Zaciemniony CJ i jestem oświetlony. Yo, to ja. Moc z GTA mi pomogła w tym. Dobra. Dziękuję za podwózkę. Co to było? Dziękuję za podwózkę.
ale i tak pan mi musi dać 500 zł. Jak nie, to pana znajdę i wezmę sobie te 500 zł. Co za cisza. Uwielbiam taką ciszę w GTA. Ubóstwiam. To jest zajebista rzecz. To jest po prostu nieprawdopodobne. Słyszeć tylko chrupanie biegania CJ'a po trawie. Takie chrupanie słychać. Takie chrupanko. Ok, zapiszemy sobie w pobliżu grę, żebyśmy nie musieli latać. Zacznijmy zadanie. Nie będę nawet wnikał jakie, bo nie pamiętam już. Nie chcę tu znuć jakichś teorii spiskowych. Mamy helikopterek od razu. Na dachu, więc będzie fajnie. Chyba nie, będę musiał latać przez całą chatę. A przy okazji zobaczmy sobie, co nam tutaj, co nam Mad Dog może zaoferować w jego chałupce. Oprócz tego chrapania. Chrapania. Tutaj jest siłownia. Nawet możemy zagrać w koszak, proszę państwa. Patrzcie na to. Zagraj w koszykówę. Chyba tutaj możemy zagrać w kosza jedynie, bo w innych miejscach już chyba nie będzie czegoś takiego. Ale rzucam. Można chyba zrobić specjalne zadanie, takie wyzwanie. O! Wciśniemy spację, to już CJ weźmie na całą rękę. Na ramiona. Na ramiona weźmie sobie ten. Poturla piłką. Wiecie, jak trzeba rzucać? Prawy shift, czy obojętnie jaki przycisk tam macie na swojej grze, czy na PlayStation 2, czy na Xboxie, czy na Xboxie 360. Wtedy, kiedy CJ odskakuje w szczytowym momencie, wtedy możecie puścić. Coś takiego. Jeden punkt, a spróbujmy za 3 punkty. A zaraz. Za 3 punkty chciałem. Rzucę? To 2 punkty można tu jedynie zdobyć. Fajna sprawa, szkoda, że nie ma tego specjalnego wyzwania. Gdyby się przydało coś takiego. Pobawić się chociaż, bo to też można powiedzieć, że zaliczymy to na jakiś fajny sposób. A teraz musimy troszeczkę sobie ponapakować. Oje, wyczerpałem swój limit na dzisiaj, wróć jutro. Ale się namęczyłem faktycznie. Wziąłem 3 razy na tego, na biceps i już koniec. Ale lipa. Dobra, przy konsoli CJD500 chyba, tak? Tak? Tak się nazywa? Użyj automatu. To nie jest automat, to jest konsola, tak? Przypominająca trochę z deka dla mnie. Przypomina trochę Amiga CD32, ale przypomina mi trochę Mega Drive'a CD. Wybaczcie za takie nagłe cięcie, lecz wiatr u mnie wieje taki mocny. Zapowiadali, że w ten weekend będzie dosyć mocny wiatr i z powodu małego wygaśnięcia światła u mnie w pokoju komputer się zresetował, więc bardzo was za to przepraszam. Przechodzimy od razu do misji pod nazwą Powrót do domu. Tak, pamiętam nazwę misji. I don't care how, I care when. As in now. You hear me? Hey man, what the f- Hello, boss man. Taking care of business, I see. Torino, fuck you. I almost lost my life out there for you. I got just one tiny little thing for you to do, and then I'm out of your life forever. You know what? I'm tired of your fucking little jobs. Ah, will you stop? This is pathetic. Come on, you're embarrassing yourself. Come on, put it down. Don't be ridiculous, okay? Hey, I got a little surprise for you here. You ready for this? Huh? Answer it. Hello? Carl, sweet, sweet. Oh, sweet. I don't know what happened. They just released me. No idea what's going on. But I'm in the square outside the precinct in Commerce. All right, you hold tight. I'll be right there. All right. So what was that little job you was talking about, Torino? I just want you to go pick up your brother.
Get out of here. O, proszę, co się pojawiło? Zabieramy czarny samochód. Dobra, moi drodzy, witajcie po takiej dziwnej, niezauważalnej przerwie, ponieważ miałem problemy techniczne wczoraj. Miałem problemy, ponieważ był silny wiatr i niestety powodowało to to, że gdy gasło światło, resetował mi się komputer. Całe nagranie, które do tej pory zrobiłem, no poszło się pieprzyć. Które kontynuowałem i niestety wszystko się poszło rypać. No cóż, witajcie w niedzielę, nagrywamy, nie przestajemy, oczywiście już niedługo koniec gry. A ty, limuzyno, co odpierdzielasz? Jaki to jest łeb? Pierdziele. Masakra. Z wami wszystkimi jest totalna masakra. No nie? Czy nie? Czy tak? Czy nie? Nie wiecie? To się zastanówcie. Wszystkie NPC-ty, bo to jest bardzo ważne, no nie? No nie, kurde! Dobra, cicho. Jedziemy do miejsca, gdzie Suida odbierzemy i zobaczymy, co się wydarzy, bo jestem ciekaw. Już tupię nogami z ciekawości. What's up, bro? Hey, what's up, man? How you doing, bro? I'm alright, man. Hey, man, we off to our new spot. We got a mansion, sweet. We've been putting in work, and shit is going well. We got a stake in the casino. We got some insane shit in Fierro. We getting into the rap game. Hey, man, let me get you some new clothes. Come on. New clothes? Nigga, what the fuck is this bullshit? What you mean, man? What's mine is yours, and you know that. You never did get it, did you, Carl? I need to go check on things in the hood. Man, that's the problem. You always a perpetrator, running from what's real. Hey, man, shit's fucked up there. You don't want to be in the hood? No, that's exactly where I want to be. What you done for our hood? Man, what the hood done for me? Always dragging me down. Ever since I got out the hood, shit been cracked. That's everybody dream to get out the hood. Man, you sound just like Smoke right now. All right, man. You hard. I'ma show you what's going on in the hood. Yeah, I'll be revealing. You gotta understand. Shit's all fucked up now, dude. Yeah. What you want, it ain't around here no more. Just take me to mama's house. No dobra, wracamy. Więc Switch raczej nie chce opuszczać miasta. Bo stare sprawy nie zostały rozwiązane, to normalne jest. Ja bym też tak zrobił. Gdyby coś nie zostało rozwiązane do końca, ja bym nigdzie nie jechał, no nie? Ty kurna, ty umiesz chodzić? Czy nie umiesz? To nie wychodź z domu, to wtedy nie będziesz musiał chodzić. O, właśnie. Tylko Sweet, ja mam do ciebie prośbę. Czy możesz na mnie zaczekać, gdyż potrzebuję jednego prowiantu kurde, próchniczego, prochowego, gdyż to jest bardzo ważne, czym się to robiło. Tabem. Zawsze pamiętałem, że tabem się podmienia broń. Dobrze. Tylko, że kurde, na konsoli będę grał. Nawet nie pamiętam, chyba L1 się podmieniało broń. No, ale nie pamiętam. Dobra, słuchajcie. Wracamy do naszych starych śmieci. Naszych kochanych starych śmieci. Te ballasy, zaraz im w tułkę. Nie będą tu siedzieć i kurna sączyć sobie drinki do swojego kurna fioletowego brzuszka, nie ma mowy, no way. A ty, gościu, no to już wiesz, poczekaj, patrz, widzisz? Dobra, nie ma sensu, ja mam od ciebie pieniążki. No dobra, ale broni nie mogę sobie... A po co mi z tłumikiem? Ja wolę na głośno. Ciebie też, ty! No chodź tutaj, no widzisz? Chciałbyś, nie? Dobra, nie będę... Okej,
Dobra. Kasy chyba tu nie dostanę, bo on. Bo przepadła. No ale dobra, 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 Switch. Spoko. Idziemy. Dobra, spierdzielaj. Kutafonie. Hey, y'all wanna buy this blender? It's really good. It sort of works. Man, what the fuck? That's Miles' blender. Look like base heads and took over the spot. Let's go home. This is home, man. Get these fuckers out of Mom's house. You was born in there. Damn. Zabij taki handlarzy krakiem dzielniczy, aby twój gang był zdrowy. No wow, tylko że co ciekawe, no przez taki długi czas to raczej wszyscy już mieli przerąbane. Dobra, kurde, ty ćwoku. Czemu tu jeszcze łazisz? O, dzięki za hajs. Przyda się, naprawdę. Nie, będę chciał z SMG, muszę go ulepszyć, spokojnie. Ty, kutafonie, dam ci heada. Bum ci w papę. Ale to jest fajna misja. Podoba mi się. Bo kurde, w końcu możemy zarobić jakąś konkretną kasę. A nie jakieś tam 5 tysięcy. Tylko ciągle po 2 tysiące. A ty czego tutaj? Dobra, słuchajcie, podmienię sobie jedną, bo to lipa jest. Jeszcze tej broni nie ulepszyłem. Nie wiem, czy na 100% zalicza się to, że trzeba ulepszyć wszystkie bronie, ale chyba nie trzeba. Nie trzeba. Ale ciebie trzeba stuknąć. W łeb! Spójrzmy na topografię miasta. No patrzcie, nie ma grów. Bez jaj, dlatego trzeba będzie odbijać tereny. I w paru odcinkach, nie wszystko wam pokażę, w paru odcinkach pokażę wam, pokażę wam ogólnie moje odbijanie terenów. Tak chciałem to powiedzieć, tylko no, jestem z rana, dopiero co wstałem i chciałem dla was. A teraz odbij dzielnicę. No a o to chodziło. Ej, no to kurde. Jeszcze kawalątek, słuchajcie, jeszcze kawalątek. Dzięki, Sweet. Ale gdzie ty jesteś? Jej. 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 No i zaczynamy. Tak jak za starych czasów. Dobra, jedziemy z koksem. Ten mały skraweczek odbijemy, ale zawsze coś. Dobra, w takich miejscach trzeba już użyć lepszej broni. I zbierać wszystko, co po nich zostało. A ty co? O, siema, Sweet. Wiem, że będziesz osłaniał moje plecy, ale moje plecy dadzą radę, spokojnie. Dobra, fajnie. Fajny tekst jest, DJ gada. Ej, co ćwoki? A co wy tak zniknęliście szybko? No co wy, nienormalnie jesteście? O, dobra. Dobra, ćwoki. Nic cudownie nie mówić, bo kopnę. O, jest samochód ich. A wcześniej tego nie mówił. Z Mad Dogiem. To ciekawe. Ciekawe zmiany weszły w CJ-a, dopóki nie wrócił do swojego miasta. Bum, bum, bum! Patrz i płacz! Lubisz leżeć na podłodze obok dealera, nie? Jesteś bardzo spoko, naprawdę. To było piękne z twojej strony. I teraz kopnę was w dupę. Wy się nie chowajcie, tylko walczcie jak faceci. Chyba nie umiesz. All right, man, let's get out of here and go see Kendall. Kendall can come see me right here at her home. But it ain't nothing here no more. Rome wasn't built in a day, nigga. My brother could be a real pain in the ass.
No słuchaj, nie dziw się, bo to jest bardzo ważne miejsce dla was, tak? Groove Street to jest wasza, że tak powiem, miejscówka. Słuchajcie, teraz nie wiem co robić. Możemy sobie odbić jeszcze jeden teren, ale najpierw słuchajcie, zapiszmy sobie. Nie mogę tak zostawić gry. Tu mamy kastet, ale on się praktycznie nam nie przydaje, mimo że tam mniej obrażeń, znaczy więcej obrażeń właśnie zadajemy. Tu kapitał mamy. Jak podbijemy cały Los Santos, otrzymamy maksymalnie 10 tysięcy na łapę. Do łapy. Co jakiś czas, oczywiście. Dobra, chciałem to przeskoczyć, bo nie chcę robić misji, ja muszę na razie kontynuować tam u CJ'a. Słuchajcie, co jest starsze? No niestety musimy nadpisać to, co robiliśmy w 2014. Bardzo mi przykro, no ale spokojnie. Gra ma przecież i tak 10 lat. I jest zajebista. Co to za telefon? Telefon! Hello, Claude, baby. I thought I'd call to say how much I love you and how well endowed you are. Nah, Catalina, it's Carl. I think you got the wrong number. Oh, Carl. So sorry. It is such an easy mistake to make, especially when I am so light-headed with love and lust. Yeah, well, I... No time. Bye. Ona jest chora. Dosłownie. Słuchajcie, odbijmy sobie jakiś jeszcze jeden teren, bo to jest za mało. No patrzcie, jakie mały groove jest. No co wy? Nie, musimy tu podbić. Musimy podbić Clacking Bella, żeby był nasz i gitara będzie. Zresztą, jak zrobimy u CJ'a, o, mam taki pomysł, taki zły pomysł, zły pomysł. Gdy zrobimy u CJ'a, dokładnie, no u Mad Dog'a zrobimy zadania, wtedy będziemy mogli już podbijać tereny. To mi trochę zajmie, szczerze powiedziawszy. Jak będę chciał nakręcić jakiś odcinek, to nakręcę, ale nie wszystkie tereny zobaczycie. Zrobię tylko takie przypadkowe. No i policja mi się musi wcinać tu. Bez sensu. A ja i tak mam tu gwiazdkę gdzieś. O, widzicie? Widzicie, jak to się przydało? A to taki mały skraweczek, ale słuchajcie, od czegoś trzeba zacząć. Nie narzekajmy, bo grów w ogóle nie było. A ty co, dziwko? Ty mi tu się nie dziwkuj. Jak cię dziwne, to zobaczysz. Dobra, koniec gadania. Czas do roboty. Słuchaj, ty już leżysz odłogiem, na pewno. Ty też. Ty mnie nie lubisz. Ja widzę to już po twojej bluzie, że mnie nie lubisz. Jesteś biały. Tekst. CJ zawsze walnie coś. A ty co, zawiesiłeś się? To się odwieź. Nie bądź jak Windows 95. Ha, ha, ha. Pocisk. Pocisk dla mojego młodszego rocznika. Oczywiście żartuję. Szanuję każdego bez względu na to, ile ma lat. Ważne, żeby był spoko. Ale was nie mogę szanować, bo wy do mnie strzelacie. Bo wy do mnie strzelacie. Mówi się strzelacie! Strzelacie! Nie strzelacie. Strzelacie. Dotarło do was? Czy nie? No na pewno nie. A ty czego tutaj? W ogóle zadam ci pytanie, a czemu ty kucałeś? I chciałeś przejść? Co, chciałeś mnie ominąć? Czy ty jakiś nienormalny jesteś? Wiesz, że nie da się mnie ominąć? Ty dobrze o tym wiesz, tylko że widzisz, bo ty nie wiesz, o to chodzi. To jest taki problem. Słuchajcie, ja zrobię sobie snajpa style. Nikt tu nie zostanie. Bardzo mi przykro, ja muszę to zrobić, bo mama tak powiedziała. Jak dzielnica jest twoja? To tamten zapomniał, że jest w Ballasach i chciał się nawrócić? Chciał być w grów? Nie widać. Dobra. To chyba będzie na tyle z podbijania terenu, bo na razie to dużo czasu zajmie, dopóki ja nie zrobię tego. Cholera. No i dobra, słuchajcie, zobaczmy mapę. Jestem ciekawy. No już trochę tego mamy, ale te powiem tak, te skraweczki tutaj są za małe i odbijanie ich jest trochę żmudne.
No ale zajmuje to mi 3 minuty. Średnio, nie wiem tam ile. Można wyliczyć. Nie no, 5 minut góra będzie, nie? Zależy przy jakiej trudności. Ale już mam tak dobre bronie, że praktycznie ja mogę ich z M4 wszystkich dobić. Kurde, ty głupku. Ty głupku jeden. Spierdzielaj, nie chcę cię. To się wojna zrobi, poważna. No i tak trzeba odbić te tereny, bo to jest skandal. Siema. Siema, przychlasty. Dobra. Jedziemy jeszcze na jedną misję, bo to było za mało. Za mało dla nas. Zresztą tamte chamskie przerwanie było prądu u mnie. Więc wymaga to ponownej dyskrecji, żeby zrobić to bez żadnego problemu. Słuchajcie, jak skończę San Andreas, to będę zaczynał od razu z Vice City, ale nie skończę kompletnie nagrywać San Andreas, bo muszę przejść grę na 100%. Wiem, że mi to dużo czasu zajmie, ale słuchajcie, ja tu jestem po to, żeby wam pomóc, a nie, że ktoś będzie mnie krytykował, że długo mi to zajmuje. No i co z tego? Ja robię let's play najbardziej dokładny, nie wiem jak tam inni. Inni to przechodzą tylko fabułę i mają to wszystko gdzieś, a ja przechodzę wszystko. Chcę wam to pokazać, bo jestem miły, tak? Jestem miły, nie mówię, że ktoś nie jest miły, ale ja po prostu przechodzę to, bo chcę. I tyle. To jest tylko moja wola, ja tu się do niczego nie przymuszałem. Zresztą nagrywać 100% to jest wielka przyjemność z obcowania z tytułem, więc no... Więc co niektórzy bez sensu pisali do mnie, że tam niepotrzebnie nagrywasz, przecież to ci tak długo zajmuje, no to co z tego? Jest wiele gier bardzo długich, które nie zawsze przychodzi się od tak sobie, tak? Po prostu życie, życie i tyle, no. Przechodzi się gry tylko po to, żeby przechodzić, nie? I to wszystko. Dobra. Ty tam przestań buczeć, buczaku jeden. Gdzie buczne? Okej, tutaj. Zawsze róbcie zapis, naprawdę. Bardzo ważny jest zapis, bo potem... A może wam się komputer spalić i co? I co? I nie będziecie mogli wczytać gry ponownie, nie? No. Tak to wygląda. Niestety.